Doda, jesteśmy tuż po emisji pierwszego odcinka Doda 12 kroków do miłości. Widzę, że jesteś w szampańskim nastroju. Tak, bardzo. A ja chciałabym po kolei omówić te dwie randki, bo naprawdę... Jak się podobało? Mi się bardzo podobało, ale mnie poruszyła przede wszystkim... Dobra, jak mamy tak już totalnie szczerze, tak, to zacznę od końcówki tego show. Tak. Dlatego, że po występie w Sopocie poszłaś do garderoby, rzuciłaś kwiatami i zaczęłaś płakać. Ja miałam wtedy takie ciary, po prostu naprawdę nawet chyba kolega z Faktu to nagrał. To się cieszę, bo absolutnie nic nie wycięłam z tych materiałów. Bardzo mi zależało, żeby było wiarygodne i żeby pokazać ludziom czasami szokujący sposób, jak wygląda prawdziwe życie gwiazdy, jak wygląda od zaplecza gorzko i naprawdę czasami okrutnie życie, które jest kolorowe, barwne i na pozór na tych Instagramach i portalach, wiesz, wesołe, bo to nie jest prawda. To, co też zwróciło moją uwagę w tym programie, to przede wszystkim twoja relacja z panem Leszkiem, czyli z psychologiem, który towarzyszy ci. Powiedzmy delikatnie, że była dosyć dynamiczna. Ja w ogóle miałam wrażenie, że ty niekiedy to na niego krzyczałaś, ale on sobie z tym doskonale poradził. No my mieliśmy straszne afery i kłótnie na początku. My się bardzo docieraliśmy, ale to też podkreśla jakby wiarygodność i autentyzm tego projektu. I drogę, którą razem przeszliśmy, to będzie niesamowite oglądać, jak my... Jak między nami kwitnie zrozumienie. On sobie w ogóle nie zdawał sprawy na początku, kim ja jestem. On po prostu miał spotkanie z celebrytką i ja mu zaczęłam opowiadać, co ja przeżyłam, co ja przeszłam, że ja jestem sumą doświadczeń, które spowodowały, że ja jestem, jaka jestem. I jemu zaczęły się po prostu otwierać pewne klapki i ze spotkania na spotkanie on zaczął inaczej mnie w ogóle już interpretować. Ja przyznam ci, że rozmawiałam też dzisiaj z reżyserem, z Michałem, i on powiedział, że pan Leszek wychodził z tych nagrań z tyrany. A ja? Excuse me, ja też. Czy ja dobrze odbierałam, że ty byłaś na pana Leszka niekiedy trochę zła? Oczywiście. Za te wybory? Zapętliłam to. Byłam na niego obrażona i byłam na niego zła i wyżywałam się na nim, a on jest był biedny, bo on ich nie wybierał, tych kandydatów. To robili profilerzy, a nie on. Ale to jest właśnie, doszło do jakiegoś nieporozumienia, bo ty byłaś przekonana, że on jest też za to odpowiedzialny. Tak, a jak on mi powiedział, że on nie jest, no to wówczas, ale powiedział mi to dopiero w czwartym odcinku. A przez cztery odcinki ja miałam taką kosę z nim, że szok, jak on mi to powiedział. Ja mówię, Jezu, Leszek, sorry. Pan Leszek powiedział, że... Nie do końca potrafisz sobie poradzić z tymi pozytywnymi emocjami i je okazywać w towarzystwie. Czy tak jest? Myślisz? No pewnie, wiesz, on mnie widzi z boku, może tak być. Ja w ogóle mam, jak zaczęłam oglądać ten program i siebie z boku, chyba problemy z komunikowaniem moich intencji. Mhm. Ja na przykład chcę coś innego powiedzieć, mam coś innego w głowie, jak ktoś mnie w ogóle interpretuje inaczej. Dla mnie to jest dziwne. No właśnie, i to jest cała sztuka komunikacji, prawda? No. A to, co też jakby jest bardzo zauważalne, to twój brak zaufania. Tak? Tak, bardzo, bardzo. Miałam wrażenie, że w ogóle trochę jakby odbierasz pana Leszka, jakby on ci chciał zaszkodzić. Wiem, że to się potem zmieni, bo rozmawiałam już z panem Leszkiem i gdzieś tam ta droga była długa, ale właśnie to był proces. Ale pierwsze odcinki, no myślę, że to się nadaje do skomentowania dla naszych widzów. To jest eksperyment na żywym organizmie. Nikt nie mówił, że ja sobie przyjdę i będę jego jakby podsumowania czy jego wnioski na mój temat gładko, wiesz, no, jakby łykać. Jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać. Albo po prostu brać do siebie i jak grzeczna dziewczynka w szkole przytakiwać. No nie, ja też mam swój charakterek i ja też musiałam przejść jakąś drogę, jakiś proces, żeby zrozumieć to, co on do mnie mówi, ale żeby też on zrozumiał, co ja mówię do niego. No to my się uczyliśmy siebie nawzajem. Udało się to? Udało się. To, co też powiedziałaś ty w końcówce tego odcinka, to faktycznie zauważyłaś taką zero-jedynkowość, że nie ma półśrodka. Albo jesteś zachwycona i już planujesz ślub, albo ktoś jest po prostu spalony na starcie. Czy to się zmieniło, czy może wciąż pozostajesz sobą? Nie. To się zmieniło, bo... Tak jak mnie ktoś może mylnie zinterpretować, a właściwie robi to wielokrotnie, mimo że mam na przykład dobre intencje, tak samo ja mogę mylnie zinterpretować kogoś i skreślić go, chociażby przez mój brak zaufania. I myślę, że to jest moja jedna z tych lekcji, że ja nie skreślam ludzi, że ja ich obserwuję dłużej, że daję więcej szans, że nie jestem taka bezwzględna, bo po prostu
życie pokazało na moim przykładzie, że czas pokazuje więcej niż ta jedna chwila obserwacji. Panowie, z tych dwóch pierwszych randek, no nie byłaś nimi zachwycona, więc pytanie, jaki... A ty byłaś? Nie wiem. No dobra, ale nie mówmy tak, bo po prostu im się będzie im przykro. No, wydnij to. A nie szkoda ci ich trochę, bo ja na przykład, to trochę prywaty, ale ja mam problem z dawaniem kosza ludziom. Mi jest po prostu zawsze szkoda. Jest mi szkoda, przecież to nie jest ich wina, że ich ktoś wybrał do tego programu. Jest pewnie grono dziewcząt, które byłyby zachwycone i na pewno by im się podobały. No to przecież każdy ma inny gust. Ale to wydaje ci się, że byłam jakaś niemiła? Nie. Nie było tak jakby widać, ale w tych rozmowach dopiero wyszło, że po prostu to w ogóle nie miało sensu, skoro oni jakby nie podpasowali ci wizualnie. No to chyba właśnie widząc, co ja miałam w głowie, a to, co przedstawiałam im na randce, to chyba świadczy o tym, jaka jestem szlachetna, że mimo tego, że wiedziałam już na początku, że na przykład może coś z tego nie wyjść, to jak ja dobrze prowadziłam te rozmowy, w jaki no wiesz, sposób. To zatem kolejne pytanie, jaki jest twój typ? I to cię mogę trochę uprzedzić, dlatego że rozmawiałam z reżyserem i mi powiedział, że musiały być spełnione zawsze trzy cechy. Piękne zęby, wysoki, no i ogólnie przystojny. Nie ogólnie przystojny, bo to jest pojęcie względne, tylko wysportowany. Mhm. Wysportowana sylwetka jest dla mnie bardzo ważna, nawet nie ze względów takich, że mi się to podoba, bo ja sama lubię, jestem wysportowana, tylko mi to bardzo dużo daje do myślenia i daje mi dużo fajnych jakby pewników, jeżeli chodzi o charakter. Dyscyplina, konsekwencja, higieniczny tryb życia, regeneracja, no mnóstwo ważnych dla mnie kwestii życiowych. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to pan z drugiej randki zrobił trochę mały product placement, no bo gdzieś tam zaprezentował swoje obiektywy. No właśnie, i zdziwiła mnie tu trochę reakcja, właśnie inaczej. Odebrałaś to, jakby chciał cię wykorzystać. Czy dzisiaj myślisz o tym w ten sam sposób? Tak. Tak? Tak. Tak, bo to i tak tam, wiesz, no my, każda randka trwa po 2 godziny. Program trwa godzinę, a są 2 randki w programie, plus jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Więc widzicie jakiś tam urywek, a uwierz mi, że promocja tych obiektywów była gruba. Okej, była gruba. Dobra, to powiem ci moją stronę, bo wiem, że też często ciebie to interesuje, że jak ja w sumie idę na randkę, to mam coś takiego, że też mówię o tym, czym się zajmuję, opowiadam o swoich pasjach, hobby i tak dalej. Może to było po prostu jego hobby. Wiesz, no ja sama go pytam, jakie jest jego hobby, co on robi, no ale jeżeli ktoś czwarty raz już o tym opowiada, no po prostu jakby na siłę też przemyca te tematy, jakby na siłę też jakby przemyca jakby informacje, że może ja wezmę to do swoich filmów, może ja bym to używała, może ja bym chciała, może bym go gdzieś poleciła, no to już to nie jak jest... Jak wizytorem się czujesz. No to już nie jest do końca randka, tylko jednak jakiś biznes, który można z kimś dobić. To, co zwróciło moją uwagę w zwiastunie, czyli coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w odcinku, ale już poszło gdzieś tam w zapowiedziach, no to jest kwestia seksu i tych badań przed pójściem do łóżka. Zastanawiam się, jak to wygląda, bo tak pomyślałam sobie, że to trochę odziera całą sytuację z romantyzmu, kiedy razem idziecie do kliniki albo on ma ci przynieść po prostu te badania. Ale to nie ma być romantyczne, stara, ty masz żyć. Jak to się zarazi HIV-em albo wirusem, to ty będziesz miała w dupie swój romantyzm, jak będziesz miała wirusowe zapalenie szyjki macicy. Albo przyznaję, że to jest mega, mega odpowiedzialne. O, może tutaj nie ma nic wspólnego z romantyzmem. To nie jest, teraz jest karoletka twój organizm. Teraz jest tyle, wiesz, niebezpieczeństw, że każdy musi dbać o swoje zdrowie i tyle, no. I jakby czuć bezpieczeństwo i nie ma w tym nic złego. Ja cały czas powtarzam młodzieży i ludziom, którzy zaczynają swoją seksualną przygodę, że badania i zdrowie to jest najważniejsza rzecz, czyli bezpieczeństwo. I absolutnie nie wstydźcie się prosić swoich partnerów o badania i też nie obrażajcie się, jeżeli ktoś poprosi was. To są podstawy zdrowych relacji, podstawy kontaktów seksualnych. To ostatnie pytanie w tym temacie, czy seks jest w ogóle dla ciebie ważny? Bardzo ważny, bo ja naprawdę przyszłam wiele modeli relacji. Każdy możliwy. Nawet wyszłam za mąż za przyjaciela. I to się nie udaje. Musi być namiętność, musi być chemia, musi być ta jedność fizyczna również, poza psychiczną. Poszukujesz spokoju i miłości, ale czy byłabyś gotowa na takie miękkie kapcie?
W sensie? Jeżeli chodzi o związek, że po prostu taka wygodna, stabilność, brak tych takich wahania. Ale każdy, kto mnie doskonale zna, wie, że to nie jest tak, że ja bym była gotowa, tylko ja takiego związku szukam, bo ja taki związek chcę i takie związki to dla mnie jest norma. Ja w życiu prywatnym jestem zupełnie inną osobą niż na scenie, zupełnie inną. I jeżeli ktoś myśli, że umawia się z Dodą i będzie miał u mnie w domu show i seks bombę biegającą w szpilkach, to się bardzo, bardzo myli. Ja chcę mieć w domu spokój, bezpieczeństwo, stabilność i chcę mieć do kogo wracać i w tych kapciach właśnie siedzieć, więc to nie jest tak, że ja bym była gotowa. Ja taka jestem. I to jest to, co też powiedziałaś pod koniec odcinka. Coś, co ja już widziałam w Sopocie i to mnie wtedy poruszyło, ale dzisiaj, gdy było to jeszcze raz pokazane w odcinku, mam wrażenie, że wybrzmiało jeszcze mocniej, że ty chcesz, żeby ktoś kiedyś zadedykował ci bicie swojego serca. Tak, tak, bezwarunkowe, w sensie, że no, ja przez całe życie miałam wrażenie, że ktoś mnie kocha za coś. Albo w związku z czymś, albo dzięki czemuś, albo bo po prostu ma coś z tego, a nie pomimo, że. Ja wiem, że ty doskonale znasz ten numer, ale faktycznie Party świętuje swoje 15 urodziny. Ty byłaś oczywiście na pierwszej okładce. Tak, oto zobacz, jakie kiedyś jeszcze były wielkie gazety. Teraz już oszczędzacie na papierze. To dobrze, może mniej drzew będzie ściętych. Ale właśnie, i taka moja refleksja i pytanie, co byś powiedziała tamtej sobie, Dodzie, sprzed 15 lat? Zrób szybciej usta. Bycz, w ogóle co to jest?